dobry kochani, witamy się z wami z Nowego Jorku. Dzień dobry. Dzisiaj spędzicie z nami fajny dzionek, bo znalazłam jedną super atrakcję, którą widziałam wszędzie na TikToku. I dzisiaj tam się wybierzemy. Ja totalnie nie wiem, co dzisiaj robimy. Wczoraj jak ona planowała film, to ja siedziałem, montowałem. Wiem tylko tyle, że idziemy właśnie na śniadanko. Tak, właśnie. Zanim pojedziemy tam, gdzie mamy jechać, to pójdziemy sobie na śniadanko do miejscówki, którą odkryliśmy teraz. Ja ją chyba widziałam u kogoś na Instagramie i stwierdziliśmy z Pawłem, że to przetestujemy i rzeczywiście jest mega, mega dobre, więc teraz tam się wybierzemy. Przyszliśmy na bajgle do Liberty Bagels, ale okazało się, że jest zbyt tłoczno i wzięliśmy po prostu sobie bajgle na wynos i usiedliśmy na mieście, po prostu pod Applem wielkim. Generalnie mega fajne miejsce, możesz sobie wybrać bajgle, jakiego chcesz, możesz sobie wybrać cream cheese, jaki chcesz, czyli jakby to wnętrze bajgla, ten taki jakby serek topiony i to wszystko jakby skustomizować. Ja zawsze biorę to samo. Jednego dnia zaszalałam i wziąłam sobie birthday bagel i to był taki kolorowy bajgiel z takim słodkim wnętrzem, ale teraz biorę po prostu klasycznie zwykły bajgiel ze zwykłym cream cheese'em, czyli z takim serkiem topionym. A ja mam za to bajgla jalapeno z serkiem, w którym jest boczek i szczypiorek. Także giga kozacko. Patrzcie to, jaki ładny bagel. On jest taki zielonkawy w ogóle. No. I ten cream cheese w środku powinien mieć kawałki bekonu. Ma normalnie kawałki bekonu. Ciekawe, jak to smakuje. Czy bułka jest ostra? Czy się bajgiel? Lekko. Okej, dajmy posmakować. Tak, bardzo dobre. Lekko? To jest ostre. Po chwili faktycznie trochę. Ale pyszne. Fajne jest to, że pomimo ogromnej kolejki dostaliśmy te bajgle w 3 minuty. To właśnie kochamy w Stanach, że wszystko dostajesz szybko. Kocham te bajgle. Jeżeli będziecie kiedyś w Nowym Jorku, to musicie koniecznie przetestować. Przepyszota. Przepyszota? Przepyszota. Okej. My zajadamy śniadanko i widzimy się już na atrakcji, o której mówiłam na początku filmu. Przyjechaliśmy do Muzeum Lodów. To jest takie ładne, różowe, kolorowe miejsce, gdzie w każdym pomieszczeniu dają ci lody o różnym smaku. Nigdy nie byłam w takim muzeum, wiecie, ze światłami, interaktywnym i tak dalej. I stwierdziłam, że dzisiaj będzie super okazja, żeby to przetestować i idziemy sobie właśnie do tego muzeum. Fajnie! Musimy stworzyć swoje imiona. Ale mamy napisać normalnie, tak? Tak, okej. Okay. Tak. Ja napiszę Paul, co? To ma być ice cream name. Czyli mamy wymyślić jakieś? Tak. To ja będę Jellor. Że od jelly, kumasz? Okej. Jellor. Zajebiste. Jestem jak taka galareta. A ja? Sexy cream. Ice cola. Że od Ola będzie ice cola. Ha. Ja to mam łeb. Dzień dobry, jestem Ice Cola. A ja Jellor. Idziemy do środka. Chodźmy. I tutaj w każdym pomieszczeniu dostajesz lody. W każdym, dosłownie w każdym. Daj posmakować. Dobre. Ja ogólnie nie przepadam za waniliowymi lodami. Dobrej jakości są bardzo. Ale w ogóle śmieszne, że dostała się różowe lody waniliowe. No bo to jest wszystko różowe. Mega dobra. Jak to jest różowo. To jest moja piosenka z Martą. My lubimy Backstreet Boysów. To tu na środku zacznij tańczyć. Everybody, yeah, break your body. Dobra, chodźmy. Czy my możemy to wszystko sobie wziąć i zjeść? To jest sztuczne. A, okej, myślę, tu masz lody, lemoniadowe. Ej, fajnie, no? Wiem. Ale kozackie. No, w każdym pomieszczeniu są lody. A, zajebiste. No, w końcu muzeum lodów, nie? Dobre? Bigo dobre. Daj. Mhm. Aha. Zrobisz mi tu fotkę? Taką, o, zobacz. Ej, ale trzeba znaleźć jakieś miejsce tutaj na fotki, bo tu jest mega ładnie. Ej, to jest metro. Subway różowy. Ej, zajebiste. Jak to jest subway zdjęcie? No, to może być kozackie. Porobiliśmy fotki, myślę, że fajne. Ja! Ej, ja chcę tu zdjęcie, zrobisz mi tutaj zdjęcie. Ej, bo ty masz małpę tu. Ej, zajebiście będzie wyglądać. Jest różowy. Ale ja chcę w żółtych, nie w różowych. Widzowie, wyszłam tak super fotki i ja mam fajną fotkę i Paweł ma fajną fotkę, więc wbijajcie nasze Instagramy i zostawcie lajka, jeżeli widzicie to teraz w tym filmie, bo fotki już wleciały. Dobra, idziemy dalej. Wow! Chodź tu, misiu. To jest Sprinkles. Ej, ale zajebiste. Dobra, lecimy dalej. O, tu można się podpisać. Zobacz. Aha. O, jestem tutaj. What is your dream? I można wpisać, jakie twoje jest marzenie. Sup tu jabłor. Super, dzięki Paweł. Dzięki. To zapraszam serdecznie na mój kanał, link jest w opisie. No, widzowie, możecie subskrywać mój kanał, żeby to wiedzieć, co z każdym filmem. I zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli te kociki wam się podobają, bo jeszcze o to nie prosiłam. Lecimy? Lecimy dalej. I dawno nie było lodów. Może no będą jakieś. Chyba tu pan daje, wiesz? O, tak. I would like raspberry, please. To weź raspberry, ja nie chcę. Thank you.
Test smaku. O! Ważne? No, the best raspberry I ever ate. Delicious. Ej, zarobiste muzeum. Jeżeli będziecie kiedyś w Nowym Jorku, to polecam takie miejsce odwiedzić. Jak ja to zobaczyłem, że my tu przyjechaliśmy, to miałem takie... Fajnie, ale jak tu szedłem, naprawdę zajebiście. Zajebiście, nie? Mega miejsce. Fajne miejsce. Tu jest w ogóle trochę też historii lodowej, nie? Tak, tutaj gdzie teraz jesteśmy w tym pomieszczeniu, są jakieś, można tylko pokazać tutaj stare nabieraczki do lodów. Ogólnie widzę, przeszliśmy przez ten tunel i to już jest koniec i żeby zejść na dół, musimy zjechać z jeżdżalnią, więc jedziecie z nami. Wow, to szybkie takie! Wow, ale ja się zapierdziela fajnie! Wow! Ale fajniejsza! Fajna, nie? No. Ale zapierdziela, bo tak mi dupa boli! Masakra! Chcemy lodziki? Nie, no ja już nie chcę. Ja chyba też nie, chodźmy. Dobrze wyglądają. No wyglądały git, no. Dobra, weźmiemy, no. No mówiłeś. Są czekoladowe i ananasowe. Czekoladowe weź. No. O, dobry! No. No jestem w szoku, jak dobrej jakości mają tu lody. Bardzo dobre są. Mega dobre. Ej, to są gry! Co ty gadasz? No patrz, wata cukrowa! Ale zajebiste. Ale tam jest fajnie, ciul w te waty, chodź tu. Dziewczyno, workout można robić. I się bujać. Ej, fajnie. Jak teraz pójdziemy, to ominiemy wszystkie dzieciaki. Do góry teraz! Znowu? No! Już nie chcę tu chodzić, tak szczerze. Ej, to jest ta atrakcja, o której ci mówiłam. Ej, zajebiste to jest akurat. Mega fajne. Mega fajne, nie? Tylko trzeba ciągnąć buty. Chodzisz? Skakuję. Muszę sprawdzić. Ja myślałam, że to będzie takie, wiecie, mięciutkie, takie squishy, a to... parówki. No, parówka! Bez kisiu. To nie są flexy, tylko parówki, kurde. Wydaje mi się, że to już będzie koniec. Mam nadzieję. Misiu! Tak, koniec. Mega fajne miejsce. Tak, ogólnie miejsce warte odwiedzenia. Tak, tylko że ogólnie za dwa bilety zapłaciłam $95. To jest dużo. Nie no, to jest sporo, ale wydaje mi się, że warto. Zostaniemy, widzę, w takim bajkowym, dziecięcym klimacie, bo idziemy teraz do sklepu Disneya, bo muszę kupić prezent dla mojej chrześniaczki i dla Nikosia. I przy okazji zobaczymy też coś dla siebie. Może coś fajnego znajdziemy. Zobaczymy. Wyjechaliśmy już na miejsce, idziemy do środka. Tak w ogóle, Paweł, miałeś kiedyś coś takiego z Disneya? Wiesz co, na pewno. Ja miałem czapkę Goofiego. Okay. Miałem na niej podpisy z Disney Worldu w ogóle. Okay. Ja za dzieciaka dużo z rodzicami tutaj podróżowałem. W każdym razie, no ja miałem dużo rzeczy stąd, na pewno. Ja miałam strój Belli z bajki Pięknej Bestia. Jesteś pewna, że Belli, a nie Bestii? Bo ona miała, wiesz, brązowe włosy, ja też miałam brązowe włosy. Aha. Ja odbywam się z nią i tańczyłam i... No nieważne. Chodźmy do środka. Chodźmy. Nikoś ma ostatnią fazę na Spidermana. I tu już widzę strój Spidermana i chyba mu taki kupimy, co? Na... A ma mięśnie? Ma takie tu. Ale a tu ma lekkie. Z brodu nie ma. Jest, widzisz? Ma sześciopak. Ja miałem właśnie taki z sześciopakiem, jak miałem 7 lat, to chodziłem tutaj na Halloween w Stanach. Okay. Ej, ale zobacz, te rękawice mają laser. Że włączysz sobie i świeci. Zajebiste! Zajebiste, no. I dobra, weźmiemy mu tylko jaki rozmiar. Marty zapytaj może. Tak, piszę do Marty. Dobra, czekamy na info od Marty. O, 110-116. No to git. Pytanie, czy będzie? Spidermana se wymyślił, ja nie wiem. W ostateczności kupisz mu taką zabawkę i też będzie happy. No, w ostateczności. No, 128 jest najmniejszy. Lipa, co? No, lipa. To może weźmiemy mu po prostu taki. Takie coś. I kupiłem mu w HM-ie Spidermana w Polsce. Też jest taka opcja. No, to kupiłem mu tylko taką zabawkę tutaj. No bo nie ma rozmiaru, bez sensu brać za duży. No to jest dużo za duży, nie? Dla niego. Teraz idziemy po strój dla mojej chrześniaczki. Ja już rozmawiałam z jej mamą i wiem dokładnie, który strój księżniczki wybrać, więc idziemy po prostu po niego. Tak. Taki? No. A nie, ten nie jest fajniejszy? Musi być różowy. Dobra, ten jest na 104 i ona też potrzebuje 104. Ale ona będzie w tym cute wyglądać. Dobra, czy są do tego jakieś dodatki? Musimy znaleźć idealne do tego pasujące. A kto to jest? Chyba Śpiąca Królewna. To jest Roszpunka, to jest do tego. To jest Frozen, to tutaj. O, może i to do tego kupimy? Zajebiste, nie? O, Buziu, ale to jest jeszcze lepsze. Patrz.
Ej, chcę mieć dziecko, Paweł. Ej, Boże, do rusztunki masz nawet włosy. No nie gadaj, że do wszystkich księżniczek są korona, a do tej nie ma. No bo może ona nie była księżniczką. No była. Musi nie oglądać bajek. Zapytaj się pani. Biżuterię mamy, pasującą do tego. No i sprawdzają, czy jest korona. Mam nadzieję, że będzie, bo jak nie, to będziemy smutni. Jest jeszcze różdżka. Ale korony nie ma. Korony nie ma, niestety, ale korona jest ważna. Najwyżej dokupimy gdzieś. Jest korona i jest różdżka. Ale super, że znaleźli dla nas. Mega fajnie, super. Ale będzie zajarana. Ty patrzyłaś, ile to wszystko kosztuje w ogóle? Nie. Nie liczy się, ile kosztują rzeczy dla dzieci. A nie wiem, czy mam pieniędzy na koncie, to teraz trzeba policzyć. Moja chrześniaczka ma fazę właśnie, że jest księżniczką. Ubiera tiule, tańczy i tak dalej, więc to będzie idealne dla niej. A to nie jak połowa dziewczyn w tym wieku? Możliwe, że każda dziewczynka tak ma. Nie wiem. Dobra, jesteś głodny? Tak. Dobra, to co jemy? Co chcesz? Może zjemy chipotle? Chcesz chipotle? Chciałabym posmakować. No dobra. Ostatnio Paweł sobie zamówił chipotle do nas, do hotelu. Aha. I zepsuli mu zamówienie i wyszło takie dobre połączenie, które mi mega zasmakowało, więc chciałabym sobie to odwzorować po prostu i zobaczyć, czy będzie dobre całe. Przywiedzi mi totalnie coś innego i wydaje mi się, że wiem co, to, także zamówimy to, no i zobaczymy. I zobaczymy, czy będzie mi smakować. No to git, to trzeba szukać chipotle. Dobra, mamy już nasze zamówienie. O, jest pikantne. Jak pikantne, pokaż. Kurczak jest pikantne. Maybe a little. Ogólnie cały czas mówimy albo po polsku, albo po angielsku. I kilka razy zapaliśmy się na tym, że mówimy do siebie nagle po angielsku. Nawet nie szczejamy się, że mówimy po angielsku do siebie. Ale dobre to. Bardzo dobre z chipotle. To jest to, co ty zamówiłeś. To jest sos serowy z ryżem i z kurczakiem tak naprawdę. Jak rolatki z sosem serowym. To jest co my lubimy jeść w Polsce. Ale ten sos serowy jest tak dobry, że ja bym mogła zjeść sam ryż z sosem serowym w burrito. Ale gdyby nie to, że Paweł dostał przez przypadek złe burrito, to bym nie spróbowała. My tutaj w ogóle tyle jemy, że to jest jakaś masakra. To nawet nie jest tak, że my jesteśmy jakoś super głodni, tylko po prostu my chcemy wszystko zjeść i będziemy wyglądać jak beczki, jak wrócimy do Polski. No, będziemy. Znowu wchodzisz, 5 minut jesz. Bo w trakcie tego, jak mówisz, co chcesz, to oni ci już robią. No dobra, my jemy. Jak zjemy, to zabieramy się do kolejnego sklepu. Tym razem do sklepu Vintage, w którym widziałam limitowane torebki Louis Vuitton. Jakieś birkiny, jakieś takie rzeczy. Zobaczymy i porównamy też ceny do rzeczy ze sklepu normalnego, nie? Więc widzimy się już w sklepie. Dojechaliśmy już na miejsce. Ten sklep nazywa się Michael's i działa on od ponad 65 lat. Ma bardzo dobre opinie w internecie. Jestem ciekawa, co uda nam się tutaj znaleźć. To jest ten birkin? Nie, to jest Kelly. 80 dolarów. A w sklepie jeszcze więcej? Zaużywaną torebkę starą. Ale zobacz, jak ładna, zadbana jest. Wow. To jest fajny vintage sklep. To dużo jest fajnych tutaj rzeczy. Ja to mi się nie podobają. Takie widzą wieśniackie. No to jest vintage. A masz na przykład Louboutin tutaj. Ale te są ładne nawet. Ale duże są. To duże jak na mnie. Ale cute, fajny. No, mega fajny plecaczek. Jestem ciekawa, ile takie kosztuje, nie ma ceny. Trzeba było zapytać, no. Mega cute taki. Czy to jest wszystko Chanel? Wow. Nigdy nie dotykałam Chanel nic. Ej, ale to jest takie. Niestety nie udało nam się nic kupić, w sensie nic nie było ciekawego. Znaczy były ładne torebki, ale kosztowały tyle pieniędzy, że masakra, po prostu, no, nie stać mnie na takie zakupy, nawet w takich sklepach z używaną odzieżą, ale fajne doświadczenie, fajnie było przyjść i zobaczyć, że są takie sklepy z premium rzeczami, bo w Polsce nie wydaje mi się, żeby takie były, przynajmniej nie ma takich w Trójmieście, albo ja nie widziałam. Dobra, masz ochotę się czegoś napić? Zawsze, wiesz, że ja zawsze lubię pić. A piłeś kiedyś taką tradycyjną Coca-Colę? W sensie? Taką, jak się kiedyś robiło. No nie wiem, no piłem vintage jakieś puszki czy coś. No właśnie tutaj jest taka restauracja, bar, w którym robią taką old fashioned Coca-Cola. Taką starą Coca-Colę z dystrybutora, z lodami waniliowymi i tak dalej. Tak no się taką kiedyś podawało. Bo kiedyś się z wanilią kolę podawało. Idziemy? No idziemy. No dobra, to idziemy. No to jest dosłownie za rogiem. Okej, okay, chodźmy. Ale ta kola się mocno nie zmieniła, tak szczerze. No, jest mega podobna dalej. No dobra, idziemy do środka. Ale miękkie kanapy, takie staroświeckie. No. Chocolate Coke.
Lemon Coke. Ej, to weź wanila, a ja wezmę czekolad albo wezmę lemon. Dobra, okej. Okay. Ten bar jako jeden z niewielu dalej miesza Coca-Colę, syrop z wodą gazowaną i do tego dodaje normalnie lody waniliowe. Czyli tak jak się kiedyś podawało. To co, bierzemy z waniliowe i czekoladowe? No, możemy. Dobra. No, smakujemy. Nie smakuje mi. Bardziej bym wolała lody osobno i kole chyba osobno. No ja też tak dość sceptycznie podchodzę do tego połączenia. Inna jest ta kola. Ciul w lody i jakby sama kola jest inna. I no, ona nie jest tak dobra jak aktualna kola. Wolę kolę w puszce. Fajnie posmakować, ale czy bym wróciła tu, żeby się tego napić? Chyba nie. Ja też nie. Z chwili na chwilę, jak piję tą Coca-Colę, to ona coraz bardziej mi smakuje. Jak się bardziej roztopiły te lody, to jest super. No to fakt jest lepsza. Mhm. Polecanko. Jednak tak. Byliśmy na chwilkę w naszym hotelu zostawić rzeczy i teraz idziemy sobie na spacerek pozwiedzać troszkę naszą wyspę. Tak, nasza wyspa jest super. Mówiliśmy o tym na swoim kanale, czy nie? Chyba nie. Mamy hotel na Roosevelt Island. To jest wyspa tuż obok Manhattanu. Jakby między Manhattanem a Brooklynem. I zupełnie inna niż Manhattan. Jest taka cichutka, spokojna. Bezpieczna, bardzo dużo studentów, tutaj starszych ludzi. No, naprawdę bardzo fajne miejsce. W ogóle jak sobie wbijesz safest neighborhoods in New York, to właśnie wyskoczy ci Roosevelt Island. Obok naszego hotelu jest park. Byliśmy tam ostatnio sobie na spacerku, naprawdę bardzo fajne miejsce. A teraz stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie do Starbucksa, wypić jakąś herbatkę, kawkę, jakiś napój i przejdziemy się w drugą stronę, bo jakby tamtą stronę już sobie odwiedziliśmy, a tej jeszcze nie widzieliśmy. Więc idziemy sobie pozwiedzać. Mamy już nasze napoje. Ja wziąłam sobie Mango and Dragon Fruit Refresher. To jest taki różowy napój i posmakowałam go ostatnio tutaj w Starbucksie i mi tak zasmakował, że stwierdziłam, że muszę sobie wziąć tą wielką porcję. Jest naprawdę wielka. Zobaczcie to. Jak moja twarz. A ja pierwszy raz w życiu piję kawę ze Starbucksa. W ogóle ja nie pijam kawy. Jedyne co piję to frappę, bo mi faktycznie smakuje. I to w sumie GBS-owe tylko piję. Tak, ale tam możesz dodać ile mleka chcesz, nie? Ile no, chcesz. Także ono jest giga dobre. Wziąłem Iced White Chocolate Mocha. Zobaczmy. Jest mocno kawowa, ale jest dobra, posmakuj. I dobre, no, ale mocne. Ja wolę moja. Dobra widzowie, my sobie tak teraz posiedzimy tutaj, popatrzymy na widoczki, bo są naprawdę ładne widoczki na Manhattan. Poczilujemy i będziemy wracać do hotelu. Więc będziemy kończyć już dzisiejszy odcinek. Bardzo fajny odcinek, mega mi się podobał. I to muzeum było super, i ten sklep był super. Ja spełniłam w tym sklepie mój dream. Zobaczyłam i miałam okazję kupić torebkę Hermesa, ale jej nie kupiłam, bo jest droga. Ale miałam okazję, mogłam kupić. Mogłam. Dotknęłam vintage taki garnitur, żakiet Chanel. To był też mój dream zawsze. Ja w ogóle mam takie, wiecie, dziwne marzenia widzowie, ale to był mój dream zawsze, żeby zobaczyć i dotknąć takie rzeczy. Ja na przykład zjadłem dzisiaj bajgla dobrego. Zjadłem burrito dobre. I ja też. I wypiłem dobrą kawę. To były najlepsze momenty dzisiejszego dnia. Każdy ma inne marzenia, inne cele i inne dobre momenty dzisiejszego dnia. No i ja dzisiaj się spełniłam w 100%. Cieszę się, że mogłeś tam ze mną być. Też się cieszę, że mogłeś być przy tych niesamowitych dotykach z Petrów. Chanel. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku jeszcze ze Stanów, bo jeszcze będą jakieś jeden odcinki. Albo dwa. Tak, dokładnie. Na pa, każdym pa. Kanale, na moim i na Oli. Tak. Czyli albo cztery, albo dwa. Tak, pa, pa!